Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Atram, a to kolejny odcinek z serii Karier Bramkarzem Gianluigi Donnarumma. Dzisiaj tak samo jak w poprzednim odcinku zagramy sobie 3 spotkania. Myślę, że 3 spotkania na odcinek to idealne rozwiązanie zarówno dla Was, jak i dla mnie. Ale dosyć tego gadania, ponieważ naszym pierwszym rywalem będzie Fiorentina. Gramy na wyjeździe, a co za tym idzie, o zwycięstwo na pewno nie będzie łatwo. Już drugie nicio spotkanie do środkowania z rzutu wolnego, ale przeczytałem to zagranie i wyjaśniłem tą sytuację. W 14 minucie spotkania miało miejsce groźne uderzenie na moją bramkę, ale popisałem się poprawną interwencją. Kolejna akcja to groźne podanie prostopadłe, które ostatecznie padło moim łupem. Chwilę później atomowe uderzenie w kierunku mojej bramki, ale popisałem się niebywałym refleksem. 38 minucie spotkania tutaj zawodnicy Fiorentini postąpili zgodnie z duchem fair play i oddali nam piłkę. Kolejna groźna akcja Fiorentiny tutaj niewiele brakowało, a zakończyłoby się to bramką samobójczą. 68 minuta spotkania i uderzenie zza pola karnego, ale zdecydowanie obok mojej bramki. Tym razem akcja prawą stroną boiska i tutaj kompletnie niepilnowany Kalinić lekko musnął tą piłkę, nie dając mi szans na skuteczną interwencję. Zobaczcie jeszcze powtórkę. Chwilę później znowu zrobiło się gorąco pod moją bramką, ale ten strzał minął moją bramkę. Końcówka spotkania i jeszcze jedna wrzutka w pole karne, ale dobrze wyszedłem w górę i wypiąstkowałem tą piłkę. Ocena meczowa za to spotkanie to 7,4 i powiem Wam, że naprawdę jest ciężko z tą oceną meczową w tej FIFA. Ale to jest oczywiście tylko moje odczucie. Napiszcie mi w komentarzach, jakie są Wasze opinie na temat tej oceny meczowej. A my na ekranie widzimy cele na najbliższe 4 spotkania. Na samym początek spotkanie z Juventusem i na pewno czeka nas ciężki bój, ponieważ Juventus zapewne będzie chciał rewanżu za Super Puchar Włoch. Pierwsza groźna akcja miała miejsce dopiero w 23 minucie spotkania, ale bramki z tego po prostu być nie mogło. Tym razem akcja prawą stroną boiska, piłka przeleciała obok wszystkich i trafiła prosto w moje ręce. 37 minuta spotkania i groźnie zrobiła się pod moją bramką, jednak ostateczny strzał przeleciał wysoko nad moją bramką. Tym razem dośrodkowanie z prawego sektora boiska, ale prosto w moje ręce. 68 minuta spotkania i strzał zza pola karnego, ale nawet nie musiałem się ruszać z miejsca, aby to obronić. W 73 minucie spotkania bardzo groźne uderzenie oddał Higuain, ale byłem na posterunku i dobrze interweniowałem. I ocena meczowa za to spotkanie to 7,4 i jestem zaskoczony faktem, że chyba tylko raz było naprawdę groźnie pod moją bramką. Ale z drugiej strony chyba powinienem się cieszyć, ponieważ zdobyliśmy w tym spotkaniu 3 punkty. Natomiast teraz zauważcie jedną rzecz. Kiedy zaczynałem karierę, to overall Donnarummy był na poziomie 76, a teraz overall wynosi 81. Także jeżeli dalej w takim tempie będzie się rozwijał, to naprawdę może być kotem na tej bramce. Natomiast teraz skupmy się już na kolejnym spotkaniu, ponieważ naszym przeciwnikiem będzie Genua. Pierwsza groźna akcja miała miejsce w 18 minucie spotkania, ale te płaskie dośrodkowanie trafiło prosto w moje ręce. Tym razem akcja środkiem boiska, zaskakujące uderzenie, ale na szczęście niecelne. 48 minuta spotkania i wrzutka w pole karne, ale dobrze wychodzę i piąstkuję tą piłkę. Tym razem dośrodkowanie z lewej strony boiska, ale prosto w moje ręce. 58 minuta spotkania i kolejne dośrodkowanie, które pada moim łupem. Kolejne dośrodkowanie z lewego sektora boiska, tym razem wypiąstkowane. 70 minuta spotkania i uderzenie zza pola karnego. Najpierw ta piłka trafia w słupek, potem jeszcze dobitka i tutaj miałem naprawdę dużo szczęścia. Zobaczcie jeszcze powtórkę tej sytuacji. Kolejna akcja to dośrodkowanie z prawego sektora boiska, dobrze przeze mnie wypiąstkowane. Doliczony czas gry i jeszcze jedno dośrodkowanie w pole karne, ale wszystko zostało wyjaśnione. Ocena meczowa za to spotkanie to 7,7. Zdobywamy 3 punkty, zachowując czyste konto i tylko ta ocena mogłaby być troszeczkę lepsza. Tutaj macie tabelę Serie A, a raczej Calcio A. Milan na trzeciej pozycji z dorobkiem 22 punktów, także naprawdę nie jest źle. A tutaj mamy podstawowe cele, także z mojej strony to już chyba wszystko. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał, to zalajkuj, skomentuj, przede wszystkim subskrybuj. Oczywiście nie zapomnij o wpadnięciu na Face'a, także trzymajcie się. Na razie, do następnego odcinka.